co mówi Biblia? Duch Święty, energia czy osoba? Zapraszam na film. Dzisiaj na całym świecie jest wiele zamieszania, wiele różnych nauk, czasami bardzo dziwnych i nie ma się czemu dziwić, ponieważ Pan Jezus i apostołowie ostrzegali nas, że w czasach ostatecznych pojawią się fałszywi prorocy, którzy będą nauczać wielu różnych rzeczy po to, aby zwieść, o ile to możliwe, nawet wybranych. I żyjemy chyba w czasach ostatecznych, biblijnie to na pewno żyjemy w czasach ostatecznych, ponieważ czekamy na przyjście naszego Pana, ale ilość dziwnych, fałszywych nauk jest dzisiaj zatrważająca. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się nad tematem Ducha Świętego, nad tematem tego, czy On jest faktycznie osobą Bożą, czy to jest osoba, czy to jest jakaś energia albo jakieś tchnienie. Co mówi na ten temat Słowo? I zachęcam Cię, jeżeli masz czas, to wysłuchaj tego odcinka, zobacz te fragmenty, o których powiem, ale później sam zacznij czytać, sama zacznij czytać Słowo Boże. Poproś przed tym w modlitwie Boga o to, aby pokazał Ci prawdę. I w takiej wierze, w zaufaniu zacznij czytać to Słowo. Ważne, abyśmy czytali Słowo Boże z otwartym umysłem, czyli nie po to, aby udowodnić jakąś swoją naukę, ale żebyśmy zobaczyli, co Bóg chce powiedzieć. Jeżeli będziemy czytać z takim nastawieniem, jeżeli będziemy szukać prawdy, naprawdę i za wszelką cenę, to ją znajdziemy. Jeżeli będziemy szukać poparcia jakichś swoich wierzeń czy swoich wcześniej zasłyszanych od innych osób teorii, no to niestety też może tak być, że Bóg nie pokaże nam prawdy, że ona będzie dla nas jakby zakryta. Ostatnim autorytetem dla każdego chrześcijanina, kto chce iść za Bogiem, no to powinno być Jego Słowo. Dobrze, dzisiaj chciałbym przeczytać kilka fragmentów odnośnie właśnie osoby Ducha Świętego i myślę, że te fragmenty stworzą nam pewną całość i dostrzeżemy, co Bóg mówi w swoim Słowie. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, wersy 7 i 9. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie mnie kusili ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali moje dzieła przez 40 lat. Widzimy, autor listu do Hebrajczyków pisze, jak mówi Duch Święty. Wiemy, że mówić może osoba, moc nie przemawia. Księga Izajasza, 60 rozdział, 63 rozdział, 10 wers. Cytuję. Lecz oni byli przekorni i zasmucili ducha. I zasmucili ducha Jego Świętego. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela. Sam przeciwko nim walczył. Zasmucili Ducha Świętego. Zasmucić można tylko osobę. Nie można energii zasmucić. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 51 wers. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Sprzeciwiać możemy się drugiej osobie. Nie widzę tego, aby sprzeciwiać się jakiejś energii. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. A gdy oni odprawili służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula, czyli Pawła, do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Widzimy tutaj, rzekł Duch Święty, w innym przekładzie powiedział Duch Święty, odłączcie mi Pawła, wyślijcie ich. Widzimy, że apostołowie zostali wysłani przez Ducha Świętego do konkretnego zadania. Drugi list Piotra Apostoła, czytamy tak. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Bardzo ważny fragment, Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, kiedy Ananiasz i Safira powiedzieli, że sprzedali cały majątek, ale część pieniędzy zachowali dla siebie.
przyszli i okłamali apostołów. Powiedzieli: tak, to są wszystkie pieniądze, które otrzymaliśmy. Piotr, oczywiście następuje wtedy śmierć Ananiasza, później Safiry. W międzyczasie jest dialog i Piotr mówi: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Zmówili się, by kusić Ducha Świętego. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? Albo w innym przykładzie, że chciałeś okłamać Ducha Świętego. No, Ducha Świętego się nie da okłamać, ale próbowali okłamać Ducha Świętego. Próbowali okłamać Ducha Świętego. Wiemy, że no, żeby okłamać kogoś, to musi być jakaś osoba. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 26 wersie mówi tak, cytuję: lecz Duch Święty Pocieszyciel, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem. Duch Święty pociesza. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, w 19 wersie czytamy: idźcie tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest bardzo mocne zdanie Pana Jezusa. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest tak proste, ale jednak wiele kościołów nie chrzci w ten sposób. Próbuje to jakoś ominąć. To jest zadziwiające. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale ponownie słyszymy, jak Pan Jezus mówi: lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Czy możemy mieć pewność, że Duch Święty jest osobą Bożą? Myślę, że tak, ponieważ Pismo Święte w Psalmie 139, w 7 i 8 wersie mówi tak, czytamy: gdzież się oddalę przed Twoim Duchem? Gdzie ucieknę od Twojego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś przy mnie. Gdy położę się w Szeolu, też jesteś. Wiemy, że wszędzie, wszechobecny jest tylko Bóg. Ale tutaj psalmista woła o Duchu Świętym, że też jest wszechobecny. W pierwszym liście Pawła do Koryntian w 2 rozdziale czytamy: nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Czyli Duch przenika wszystko. To, że Duch Święty jest osobą, potwierdza nam to, że ma cechy osoby. Duch Święty myśli i wie. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, w 2 rozdziale. Można go zasmucić. Czytamy o tym w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 30 wersecie. Duch Święty wstawia się za nami. To możemy przeczytać w 8 rozdziale listu do Rzymian, w 26 i w 27 wersecie. Duch Święty podejmuje decyzję. Ten fragment możemy znaleźć w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale w wersach od 7 do 11. I Duch Święty jako osoba i jako Bóg i funkcjonuje jako pocieszyciel i doradca. I o tym czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i w 15. To tylko fragment tych wersetów, które mówią o cechach Ducha Świętego, o to, kim jest. I z jednej strony w Słowie Bożym nie znajdziemy takiego fragmentu czy cytatu Pana Jezusa czy któregoś z apostołów: tak, Duch Święty jest osobą, tak, Trójca istnieje. Natomiast jeżeli znamy Słowo Boże, jeżeli je czytamy, to widzimy i możemy to wywnioskować z całości, że Duch Święty ma takie same cechy jak Bóg Ojciec. Ma cechy osoby, czyli nie może to być energią. Ma cechy Boga Ojca, czyli jest Bogiem. To samo dotyczy Jezusa Chrystusa. Odrzucają to niektóre grupy, jak Świadkowie Jehowy. Ostatnio pisał do mnie adwentysta, który odrzuca bóstwo Chrystusa, mówiąc, że nigdzie Pan Jezus o tym nie mówił, ale naprawdę zachęcam do szczerego czytania Słowa Bożego i badania. Pan Jezus w samej Ewangelii Jana mówi o sobie kilka razy: ja jestem. W grece ego eimi to jest ten sam zwrot, którym przedstawił się Bóg Mojżeszowi w gorącym krzaku. Ja jestem. Pan Jezus wielokrotnie mówił o tym, że jest Bogiem.
nie tylko w sposób bezpośredni widzimy, że czynił rzeczy takie, które czynił Bóg i był postrzegany przez innych jako Bóg, chociażby przez to, że ludzie klękali przed nim. Ale to jest temat na inny odcinek. Dzisiaj miało być o Duchu Świętym. Mam nadzieję, że pokazałem tutaj kilka ważnych fragmentów, które możecie sobie sprawdzić. Zachęcam, czytajcie Słowo Boże i studiujcie je. Sprawdzajcie, jak się sprawy mają. Tak jak Berejczycy, sprawdzajcie, co faktycznie mówi tu Bóg. Jeżeli szukasz prawdy, Bóg ci ją objawi i przede wszystkim bazuj na słowach Pisma Świętego, na tym, co Bóg mówi. Nie bazuj na naukach ludzi, bo wszyscy możemy popełniać błędy i wszyscy możemy się mylić. Jedynie sprawiedliwy, jedynie dobry jest Bóg.